Cześć, dzień dobry, witajcie dziewczyny. Słuchajcie, wczoraj nic nie nagrywałam. Zresztą tak jak wyglądam, tak się czuję. Na dobrą sprawę, powiem wam szczerze, jadę właśnie do lekarza. Bo z niedzieli na poniedziałek w nocy wziął mnie taki mocny ból gdzieś w brzuchu, gdzieś żołądek, wątroba, nie wiem. Ale cały poniedziałek przeleżałam. A to zimne poty, a to dreszcze, a to zimno, gorąco, tyle co się tabletek nażarłam. I na dobrą sprawę ten ból utrzymuje się do dnia dzisiejszego, natomiast nie jest aż tak źle jak było wczoraj, dlatego właśnie jadę do lekarza i tak pomyślałam, że na tyle o ile jeszcze tutaj w miarę się czuję, bo ten ból tak przychodzi takimi jakimiś falami, że tak powiem, bo raz jest, raz go nie ma. Tak jakbym mogłabym go to porównać do takiego wjazdu do góry. Ból się nasila, nasila, nasila. Jest taki maksymalny, maksymalny poziom i spada jak ręką odjął. Ale ten ból jest tak niesamowicie nieznośny, że ja po prostu automatycznie robię się blada. Poty oblewają mnie i jest mi po prostu najzwyczajniej w świecie aż niedobrze. Także słuchajcie, ja bez makijażu. Włosy też nieuczesane, dobrze, że ich nie widać. No i po prostu tak się źle czuję, tak się słabo czuję, że myślałam, że zejdę wczoraj i że będzie trzeba jechać do szpitala. Przeraża mnie perspektywa tego, że lekarka będzie chciała mnie skierować na gastroskopię. Biorę to pod uwagę i podejrzewam, że może tak być. Natomiast ja nie wiem, naprawdę nie wiem, bo ja psychicznie nie wyrobię. Ja się masakrycznie, panicznie boję tej gastroskopii z tego względu, że jedną gastroskopię parę lat temu miałam, to znaczy nawet to było podejście do gastroskopii, no bo nie udało im się tej gastroskopii zrobić z tego względu, że no, że po prostu no nie psychicznie i no nie dałam rady się uspokoić, oddychać spokojnie, brało ciągło mnie na wymioty. Także ja nie mam bladego pojęcia, jak ta gastroskopia miałaby wypalić tym razem, jeśli mnie na nią skieruje. Póki co żywię ogromną nadzieję, że mi to przejdzie, bo nie uśmiecha mi się tak funkcjonować, szczerze powiedziawszy. Nie dość, że właśnie wczoraj był ten żołądek, brzuch, wszystkie możliwe mięśnie mnie bolały. To jeszcze praktycznie dopiero wieczorem przestała mnie głowa boleć z tego wszystkiego i powiem wam, że czuję się jak kupa. Naprawdę. No ale miejmy nadzieję, że to przejdzie. Także wczoraj nie było żadnego filmiku na kanale. Dzisiaj teraz zaczęłam nagrywać. Mamy godzinę 9:30. Ja zaczęłam nagrywać, ale ile nagram, ile mi się uda nagrać dziś, jak to zrobić, to nie wiem. Ale mam też taki plan, bo słuchajcie, mam w parę stylizacji. Które ponagrywałam, tak, takie typowe stylizacje, różne stylówki, które nagrałam już chyba miesiąc temu, coś a la 7 dni, 7 stylizacji na tej zasadzie. I jak nic nie wrzucę dzisiaj, więcej, jak dziś więcej nic nie nagram, to dorzucę do tego kawałka te stylizacje i będziecie miały po prostu coś do pooglądania. Także tak to będzie. Oprócz tego, że ja się nie za specjalnie czuję, to jeszcze Antosia i Lenka smarki, Gile, nos zawalony. Tak, tu prosto nad górką mi, kurde, stoją babcie na rowerach. I no. Także katary się zaczęły. Po prostu masakra. I jeszcze teraz po lekarzu muszę skoczyć gdzieś do sklepu. Bo mi się skończyły soczki dla Antosi, płyn do naczyń, mydło w płynie, także słuchajcie, najchętniej to bym się położyła do łóżka naprawdę i przeleżała, przespała. Wczoraj praktycznie większą część dnia przespałam. Na tyle mam tę dobrą sytuację, że ma się kto dziewczynami zająć. Mąż oczywiście, gdyby nie mąż, to ja bym w ogóle chyba padła na, nie wiem, bardzo się troszczył i zajmował, także super, cieszę się bardzo, że mam takiego kochanego męża.
No i tyle, dziewczyny. Na razie wyłączę tą kamerkę, bo w sumie też nie mam za bardzo co wam tutaj opowiadać. Nie będę wam przecież truła cały czas o tym, jak się źle czuję, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze. Zbliża się teraz klimat tych świąt, więc ja wam tu nie będę truła tyłku za przeproszeniem. Wiecie, o jakimś złym samopoczuciu, bo to nie o to chodzi. Natomiast właśnie chciałam odezwać się, co i jak. Bo nawet na Instagramie mnie wczoraj w ogóle nie było. Dobra, to ja się rozłączam, bo już jestem praktycznie niedaleko. No i odezwę się najwyżej jeszcze może później. A jak nie, to tak jak mówię, po tej części tutaj wrzucę wam te stylówki. Także mam nadzieję, że pani doktor mi da jakieś leki jeszcze takie, żeby teraz mi ten ból wyciszyć, bo naprawdę to jest masakra. Dobra, to rozłączam się. Na razie buziaki. No dobra, wracam już do domu. Na szczęście obyło się bez skierowania na gastroskopię, z czego się bardzo cieszę, ale dostałam cały zestaw leków, w tym antybiotyk. Jakieś bakteryjne może, jakaś bakteryjna infekcja, że mi się wraca właśnie jedzenie do góry. No masakra po prostu. Wykupiłam te leki, wzięłam już sobie ten antybiotyk i ten drugi lek. Do tego oczywiście probiotyki, Smekta, no full wypas. I po drodze wstąpiłam jeszcze do sklepu, kupiłam jedzenie. Zupkę pieczarkową dzisiaj będę robiła, a mężowi i dziewczynkom kurczaka. Ja to na razie tak bardzo delikatnie będę jeść chyba. A dodatkowo dzisiaj jeszcze będę robić z Lenką i Antosią rogaliczki. Takie z ciasta francuskiego kupiłam. Także spędzimy dzisiaj razem dzionek. Lenka też nie poszła do szkoły, bo też tak zasmarkana, że to jest po prostu masakra. Także jadę do domu, też zapodam dziewczynom lekarstwa. Plus inhalacje, plus probiotyki. Także słuchajcie, zaczęło się. Zaczęło się na całego choróbska. A byłam w przychodni. Ja rozumiem, że dzieci kaszlą. Naprawdę to rozumiem i szkoda mi takich dzieci. Ale nie rozumiem takiego zachowania rodziców, że dziecko kaszle, po prostu pluje śliną gdzieś tak, wiecie, na tej zasadzie, a rodzic na to w ogóle nawet uwagi nie zwróci, żeby tak dziecku chociaż troszeczkę, wiecie, przytrzymać przed ustami rękę. Ja zawsze tak robię. Strasznie mnie to irytowało i powiem wam szczerze, że gdybym siedziała dłużej, tak z 15-20 minut na tej poczekalni, to bym zwróciła uwagę temu tatusiowi, tej dziewczynki. Naprawdę. Ja wiem, że dzieci kaszą i w ogóle, ale w interesie rodzica jest po prostu gdzieś tam dbać o to, żeby to dziecko nie roznosiło jakichś zarazków w ogóle. A totalnie fenomenem już jest dla mnie to, jak rodzice puszczają mega zasmarkane dzieciaki do szkoły, zakatarzone, z kaszlem takim, że po prostu idzie płuca oderwać. Nie wiem. Moim zdaniem jest to totalnie nieodpowiedzialne zachowanie. Także dobra, uciekam, jadę do domku. O, telepię tu też. Jadę do domku robić obiadek, spędzać czas z dziewczynkami i tyle. No i być może jeszcze się do was później odezwę. Myślę, że tak. Czuję się już na tyle lepiej fizycznie, nie licząc oczywiście tego bólu żołądka gdzieś tam. Ale wczoraj to ja myślałam, że wykituję, serio. No, ale już nie gadajmy o tym, cieszmy się, że za niedługo święta. Muszę powoli zaczynać pakować prezenty. Cieszę się bardzo. No dobra, no to ja uciekam, zmykam. Trzymajcie się i do później. Miluś, no chodź tu do pani, szybko chodź. Jaka ty pieszczuszka, taka śliczna jesteś. Śliczna? No, taki pyszczek masz pięknie. Nasza kochana. Nasza kochana. Mam tu troszkę ozdób świątecznych. Dzisiaj może choinkę już ubierzemy. Aha, tu w tym pudełku były takie lampki. One to są te tutaj. Zapalane o na baterie, dają takie ciepłe światło. Bardzo ładne, fajnie wyglądają.
Także tutaj sobie je na razie położyłam. Jeszcze nie wiem, czy one tu zostaną. Tutaj mamy tego reniferka, którego Lenka z Antosią zaczęły, widzicie, naklejać tu coś. To jest reniferek, który dostaliśmy w prezencie pod choinkę chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, co ja mówię. 2 lata temu, jak nie lepiej. Dobra, a tutaj co dalej? W tym roku mamy, my mamy białą choinkę, więc w tym roku tak pomyślałam, żeby zrobić ozdoby typowo biało-srebrno-kryształowe, coś takiego. I tutaj kupiłam w Pepco takie, o, choiny, takie bombeczki. One są plastikowe, a w środku jest taki jakby sztuczny śnieg, taki lekko błyszczący. Bardzo dużo fajnych ozdób jest w Pepco. Na szczyt naszej choinki kupiliśmy taką gwiazdkę. Ona jest plastikowa i tak jakby błyszcząca, błyszczy się brokacikiem. Później mam tu jeszcze takie gwiazdeczki. Te gwiazdki chyba kupiłam w Castoramie, tak. Są to plastikowe takie śnieżynki. Myślałam, żeby je może na okno zawiesić i one też są takie takim brokacikiem obklejone. Później mamy dwa takie reniferki srebrne. Czerwone kupiłam jakoś 2 lata temu, a tutaj mamy srebrne. Też postawimy gdzieś. Zestaw bombek. O, wzięłam takie bombki różnej wielkości. Tu jest biały, wysadzany takim obmieniającym się jakby pyłkiem z poświatą zieleni. No i srebrne. I taki zestaw bombek, słuchajcie, kosztował tylko 10 zł. Także taniocha. No a tutaj mam lampki. Czekajcie. No więc jeśli chodzi o te lampki, to tutaj mamy taką girlandę na zewnątrz. Lampki po prostu takie zewnętrzne kupiliśmy i jest tu ich aż 5 metrów, chyba 4 metry. 4 metry, takie kolorowe na zewnątrz, a w domu na choinkę wzięłam takie gwiazdki i one mają biały kabel, czy przeźroczysty, biały. Biały kabelek, o. Tu jest wtyczka, a one są, o, takie białe, kryształkowe, no przepiękne. I może albo dziś, albo jutro, chociaż wiecie co, chyba jutro, jutro będziemy ubierać choinkę. No więc tak sobie pomyślałam, że chyba jutro ubierzemy choinkę, bo dzisiaj się jeszcze tak nie czuję za specjalnie na siłach. W tym momencie już na tyle taka, na tyle wzięły mnie siły, ogarnęły, że moje włosy to w ogóle, wiecie, typowo po domu, więc sorry, jak kogoś to razi. Że posprzątam sobie później i tyle. I aha, i posprzątam, a później będę chciała z dziewczynkami zrobić właśnie te takie z ciasta francuskiego, takie jakby pierożki z czekoladą. No więc to na pewno dzisiaj będę chciała robić. O, a jutro ubierzemy choinkę. I tak, tak właśnie mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Póki co zrobiłam mężowi kawę. Drugi dzień jest, jak nie piję kawy. Mam ogromną ochotę i mam wielkiego smaka na kawę, ale jeszcze jestem na tym etapie, że boję się cokolwiek zjeść. Boję się cokolwiek zjeść i żeby mnie po prostu bardziej nie bolał brzuch. No. Także widzicie, wszędzie bajzel, na mojej toaletce bajzel, tak jak robiłam sobie 2 dni temu brwi, to tamto tak leży, niepochowane do szuflad, także muszę ogarnąć chatę na tyle, ile jeszcze będę mogła i siły mi pozwolą, a później będziemy robić te rogaliczki, to jeszcze Wam pokażę. I co? I tyle na razie. I ogólnie odezwała się do mnie, słuchajcie, fany, napiszę Wam, albo powiem po prostu. Odezwała się do mnie taka jedna firma, taka z tymi różnymi azjatyckimi rzeczami i tak dalej, natomiast oni w swoim sklepie mają głównie takie akcesoria, na przykład świąteczne, na święto dziękczynienia, Boże Narodzenie, Halloweenowe. I wybrałam trochę rzeczy, powiem Wam szczerze, że wybrałam sobie rzeczy takie typowo świąteczne. Także mam nadzieję, że to zamówienie dojdzie jeszcze chwilę przed świętami, żeby Wam właśnie pokazać. Bo ogólnie to wysyłka, z tego co widziałam, to jest dosyć szybka, bo idzie do
od 3 do 6 dni roboczych, więc to nie jest jakoś długo. Także zobaczymy. Wiem, że wybrałam sobie tam jakieś dwie poszewki, piżamkę, kilka koszulek takich typowo świątecznych. Wybrałam właśnie tak jedną sobie, mężowi, Lence. Także fajne, fajny asortyment. Miałam bardzo duży dylemat, co wybrać, bo dostałam tam bon do wykorzystania. Z tego względu, że tam no takie typowo kurczę świąteczne rzeczy, albo bardzo dużo na przykład było rzeczy w centki Lamparta. No, także fany lab, kurde, jak to się nazywa? Nie wiem, nie będę Wam tutaj ściemy walić. Dobra, idę ogarnę trochę i jeszcze później, jeszcze dziś się do Was odezwę. Zabrałam się za zrobienie serka z rzodkiewką. Tutaj mam serek. Tutaj starłam sobie już rzodkiewkę i cebulkę. Naszła mnie ochota na taki serek domowy. O matko, sztukę. Najpierw zawsze sobie ten serek rozgniatam delikatnie. Wsypujemy cebulkę. Rzodkiewkę, śmietany i sól, pieprz. Bardzo dobrze też ten serek smakuje, dziewczyny, z pietruszką.